Poznanie pana Sawilskiego w Białogardzie. Jak myśmy poznali? No poznaliśmy z tego tytułu, że był znanym już malarzem w Białogardzie, cenionym. Stworzył muzeum regionalne, które bardzo kochał, polubił je. Sam był kustoszem i administratorem tego muzeum. Kiedy było Mazowie już zorganizowane i było już dużo eksponatów, niestety zabrano, zlikwidowano muzeum Sawilskiego, pozbawiono to, co było dla niego najcenniejsze. A najcenniejsze było to, że był w kręgu kulturowym w swoim mieście. I od tej pory to zaważyło na jego losach prywatnych i artystycznych. Z tego tytułu jego działalność artystyczna inspirowana była smutkiem, niedocenianiem, pewnym żalem. Poznanie. Poznanie było takie, że małżonka, ponieważ malowała jako amatorka, poznała Sawilskiego i miała bliższy kontakt z nim. Chodziła na wykłady jego, na prywatne lekcje, do ogniska muzycznego Domu Kultury. I z tego ta więź między żoną moją a Sawilskim była bardziej przyjazna, zawodowo spójna, czyli pod względem artystycznym. A ja mogę tylko wspomnieć, że w pewnych sprawach, w trudnych okresie jego życia, tak była pomoc niezależna moja jemu, dla niego. I za tą pomoc, za miłość do mojej małżonki, ale zawodową, nie miłość. Tak, miłość wspólnego, kontakt bardzo przyjazny, kontaktowy był. I bo żona jest flegmatyczką, on był nerwowy, więc to połączenie tych dwóch osób, no, było jakieś pewne zgranie, dogadali się. No i za to wszystko, za tą dobroć żony, za to umilenie życia, za tą opiekę tam niejednokrotnie u niego w domu. No, sami pan Sawilski zwrócił się do żony, no i tu dalej żona pani następnie powie, jak co on powiedział. No, że u mnie nic nie zginie, że już jego nikt nie okradnie. No. Weź Aneczka, mówię to na pamiątkę. Jak byłam w sanatorium, w Rądku, to jak wyjeżdżałam, to prosił, napisz, mówi, coś o Lądku. Więc był akurat maj, piękny, a Lądek jest bardzo piękny. Opisałam tak mniej więcej, to on potem jak wróciłam, to mówi, wiesz co, jak czytałem, to wszystko widziałam i tak i narysował. Ale tego nigdy nie widziałam. Ktoś mu skradł jakieś policja. W jaki sposób obrazy się znalazły u mnie w kawiarni pana Sawilskiego? Ano to w taki sposób, że właśnie przy bliższym zapoznaniu się, przy wzajemnej pomocy z jego strony artystycznej, a z drugiej mojej finansowej, ta przyjaźń rosła i w zamian za ten cały nasz trud wspólny, jak w tamtym okresie żeśmy mieli, przyszedł w pewnej okresie, przyniósł żonie, a tym bardziej, że żona miała bliższy kontakt z nim, to podarował tam przeszło 40 tych obrazów. Część kupiliśmy, bardzo dużo, a resztę
mówi, za to, żeście mi wspomagali w pewnych chwilach trudnych mojego życia, to tak jak żona wspomniała, że daję ci, Aniu, te obrazy, bo u ciebie będą, nikt mi nie skradnie ich i miej to na pamiątkę, abyś o mnie nie zapomniał. No i wiszą, chociaż białogardzianie widzą to. I od tej pory, kiedy otworzyłem kawiarnię, kawiarnia przyjęła nazwę Sydonia, to z mojej pracy artystycznej, a wystrój tej kawiarni pozwolił na to, że mówię, dla pewnego uświęcenia, szacunku dla tego jedynego artysty, który nie był doceniany w naszym Białogardzie tak jak powinien, to świadczą jego obrazy. Z tego tytułu w mojej kawiarni znalazły się wyżej jego rodziny.